Stało się. Wystarczyły dwa mecze w West Bromwich Albion, by Grzegorz Krychowiak wrócił do reprezentacji Polski. Środkowy pomocnik został powołany na spotkanie eliminacji Mistrzostw Świata w Rosji. Polska 5 października zagra na wyjeździe z Armenią, a 3 dni później w Warszawie z Czarnogórą. Krychowiaka zabrakło w dwóch ostatnich spotkaniach reprezentacji, bo od dawna nie tylko nie grał, ale nawet nie trenował z pierwszym zespołem PSG. Był bez formy, a Adam Nawałka zapowiadał, że niegrający w klubie Grzegorz Krychowiak nie ma szans na występy w reprezentacji. Piłkarz wziął się więc w garść i pod koniec okna transferowego został wypożyczony z Paris Saint-Germain do występującego w Premier League West Bromwich Albion. 28-latek z marszu wywalczył miejsce w podstawowym składzie u Tonego Pielisa. W ciągu 11 dni zagrał w 3 meczach w pełnym wymiarze. Zanim pojawi się na zgrupowaniu kadry, powinien jeszcze 2 razy wybiec na boisku w spotkaniach Premier League przeciwko Arsenalowi i Watford. Miałby wtedy na liczniku 450 minut, więc w miesiąc zagrałby blisko połowę tego, co w PSG przez cały sezon. Polak zaczął odbudowywać się zaskakująco szybko. Co prawda, West Brom nie odnosi fascynujących wyników z Grzegorzem w składzie, ale on sam się wyróżnia. W pucharowym meczu przeciwko Manchesterowi City był najlepszym zawodnikiem swojej ekipy i co ciekawe, wykonywał też stałe fragmenty gry. Selekcjoner tradycyjnie najpierw powołał zawodników grających za granicą. Obyło się bez niespodzianek. W porównaniu z poprzednimi powołaniami w kadrze zabrakło Jana Bednarka z Southampton, który w reprezentacji Polski zadebiutował we wrześniowym spotkaniu z Kazachstanem, kiedy w końcówce zmienił Krzysztofa Mączyńskiego. Październik będzie dla nas miesiącem prawdy. Na 2 kolejki przed zakończeniem eliminacji biało-czerwoni z 19 punktami prowadzą w grupie E. O 3 punkty wyprzedzamy wicelidera Czarnogórę oraz 3. w tabeli Danię. Na 4. miejscu jest Rumunia z 9 punktami, a na 5. Armenia z 6. Z 2 oczkami tabelę zamyka Kazachstan. A waszym zdaniem pojedziemy do Rosji? Czekamy na wasze opinie w komentarzach. Jeśli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych. Do usłyszenia.